Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w ulubieńcach miesiąca kwietnia. Dzisiaj jak nagrywam, to jest taka końcóweczka, ale korzystam z wolnej chwili, że mogę ten filmik nagrać, no bo zostało jeszcze kilka dni do końca na miesiąca i raczej nie wrzucę ulubieńców ostatnich paru dni jako ulubieniec tego miesiąca, jak już to maja, ale trochę nawet mi się tego nazbierało. Nie, że jakoś dużo, ale bardzo fajne rzeczy. Więc mamy i zapach, coś do włosów, pielęgnacja, ale o dziwo, jak na mnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, mam też, nie że sporo, bo 6 kosmetyków, jeśli chodzi o makijaż. Więc dzisiaj mam taki ciąg nagrywania, bo już nagrywałam dla was denko, także nie wiem, czy to denko pójdzie pierwsze, czy ulubieńcy, zobaczymy, jak tam się to w czasie rozłoży, ale mówię, nie przebieram się, nie chcę mi się, po prostu siadam i nagrywam, nie chcę mi się przebierać, także lecimy z tym koksem. Lecimy z ulubionym podkładem miesiąca kwietnia. Kwiecień, ja liczyłam już na taką, wiecie, falę upałów, na coś mega ciepłego, na krótkie rękawki, okularki, na zasadzie, o, ale ciepło. Nie, tu jest po prostu zimno, dlatego ja się załatwiłam, mam zapchany nos. Jeden dzień, kilka dni temu wieczorem po prostu siedziałam, mówię, o, bolą mnie migdały, patrz, już mam gorączkę, od razu tabletki, trochę się podleczyłam, okej, niby wyszłam z domu, za cienko ubrana, przewiało mnie i ten katar i mówię, w ogóle o co chodzi? Normalnie powinno być już naprawdę ciepło, także liczę, że w maju jednak już ta fala takich 17-19 stopni do nas zawita i już nie będę zakatarzona, więc też trochę tak słyszę, że mówię przez nos, ale jak idzie wiosna, to mi się chce trochę innych zapachów, trochę innego makijażu i makijaż tego typu, nie że identyczny, ale jakby to, jak robię teraz makijaż, że mi się udaje uzyskać taki efekt pięknego, moim skromnym zdaniem, glow, to też kilka filmików do tyłu, na pewno ten filmik wam dodałam właśnie z moim aktualnym makijażem krok po kroku, także tam też używałam mojego absolutnie ulubionego już od jakichś 4 lat podkładu z marki Belle i Lumi. To jest podkład rozświetlający z takim delikatnym kryciem w odcieniu 02 i jest to podkład, który naprawdę bardzo dobrze się na mojej skórze utrzymuje. Moja skóra jest taka normalna w kierunku suchej, więc na cerze przetłuszczającej się na pewno pod to może bardziej matująca baza, jeśli macie ochotę. Jeśli chcecie mieć coś na buzi lekkie, czego w ogóle nie czujecie. Ja nieraz się nawet zapominam, że mam makijaż, bo w ogóle go na buzi nie czuję. Gdzieś tam dotknę zaraz, o nie, nie dotykaj się, masz makijaż na twarzy, masz Belle i Lumi. Bo jest to podkład, który niby tutaj mówi, że jest long lasting, ale zawsze to mówię, że podkład może być long lasting, zależy się od tego, jaką macie pielęgnację, jaką macie bazę, jak produkt aplikujecie. Ja mam tylko bardzo cienką warstwę tego produktu dzisiaj nałożoną, też nagrywałam dzisiaj live'a, także dziś taki dzień mega YouTube'owo nagrywkowy, więc tak to wygląda, bez żadnego filtra do dziennego światła, więc bardzo, bardzo go lubię, rewelacyjnie mi się sprawdza i no, cieszę się, że go mam tutaj. Mam go nie za dużo. I przeważnie miałam już na zapasie opakowanie, a nie mam, ale że lecę zanim go do Polski, to po prostu sobie go kupię, ale też wiem, że na eBay można go kupić trochę przepłacając, ale on w cenie regularnej kosztuje 12 zł, więc jakby coś, to daję wam cynka, że jeśli macie na coś lżejszego, coś jest takie bardzo naturalne, lekkie, świeże, ma delikatne krycie, to będzie naprawdę bardzo fajny produkt. Można go dostemplować punktowo, gdzie potrzebujecie trochę więcej, chciałabym powiedzieć ciśnienia, trochę więcej krycia i on wam krycie delikatne gdzieś tam bardziej zapewni, ale on nie jest, to nie jest podkład, który ma być kryjący. On jest taki właśnie bardziej glow, lekki, świeży, super na taką pogodę, na jaką liczę, że z niego będzie, bo tu już niby zielono liście i w ogóle piękne niebo, chociaż tu jakaś taka ciemna chmura, ale no to jest taki na pewno lżejszy podkład, taki typowo właśnie na cieplejsze pory, tak mi się on kojarzy. No i teraz drugi produkt, którego już raczej nie kupicie, ale w sumie ulubieniec, więc wam go pokażę, bo może to was zainspiruje do przegrzewania waszej toaletki, do przegrzewania waszej kosmetyczki i do zastanowienia się, czy jest coś, na co macie ochotę, czy jest coś, czego już od dłuższego czasu nie używacie. I ja właśnie dzisiaj po tym filmiku myślę, żeby też nagrać filmik z takimi porządkami w szafie i taki po prostu bezlitosny przegląd kosmetyczki. Bo ja tutaj mam bardzo dalej dużo rzeczy, których nie używam, które a zostawiam, albo nie wiem, były droższe, albo może, albo coś tam, ale już wiem, co mi się podoba i że wiem, i niektóre rzeczy już też mam za długo, żeby je używać. Ale jest taki produkt z marki Chanel, był taki balsam, Balm Essential Multi-Use Stick, tak to się nazywa, i chyba były 2 odcienie. I jak wam pokazałam się w filmiku z makijażem, to jest taka perła z mikro, takimi zmielonymi srebrnymi drobinkami, aby a la broka. I
To jest produkt, który ja bardzo lubię, ponieważ właśnie to jest ten patent, co też Wam mówiłam na live'ie. Także zapraszam Was na Instagrama, analizę kolorystyczną, bo tam czasem są live'y, które są też poza tym, że są takie tam gadu-gadu, ale też nieraz coś ciekawego tam Wam podpowiem. I na przykład podpowiadałam na tym ostatnim live'ie, który dzisiaj Wam nagrywałam, że jak dopasować idealny odcień rozświetlacza. Więc jeśli zaplikujecie sobie rozświetlacz właśnie, czy to w kremie, czy to pudrowy, czy to jaki tamkolwiek macie rozświetlacz i popatrzycie na niego właśnie nie tak na wprost, że o ten, to w ogóle jaka tafla, tylko popatrzcie na niego pod kątem, jak on nie łapie światła. I jeśli patrząc na niego pod kątem nie macie efektu rozjaśnienia skóry, ani przyciemnienia skóry, to będzie dla Was dobry odcień. Ponieważ ważne, że jak nie chodzicie cały czas tak, że o patrz jakie glow. Jeśli jesteście na wprost do kogoś i macie za jasny rozświetlacz, to macie efekt siniaka, a nieraz widzę nawet jakiś powiedzmy czasem dziewczynczak na żywo, czy w telewizji, że super ciemna karnacja i taka sina krecha. I nawet to Andrzej mówi, patrz, mówi, jakie mogła maśnica pod okiem. Ja mówię, nie, to jest po prostu za jasny rozświetlacz, bo sami coś tam się telewizji oglądaliśmy. Ja mówię, trochę zdecydowanie za jasny, o wiele za jasny. Bo to jeśli będzie za ciemny, to będzie efekt takiego przyciemnienia w tej okolicy. A my chcemy taki efekt, który właśnie pod kątem nie rozjaśni, nie przyciemnia, ale kiedy łapie światło, to zaczyna się robić efekt tafli. Ja oczywiście nie kładam go w takiej ilości, bo ja go aplikuję pędzelkiem, więc ten efekt jest o wiele subtelniejszy. Zresztą myślę, że go tutaj bardzo ładnie widać i naprawdę go mega, mega lubię. Także ja też tego nie pudruję, żeby ten efekt się utrzymywał i on się mi trzyma przez cały dzień na buzi. Także to jest taki mój odgrzebany ulubieniec. Też jest fajne opakowanie, takie dosyć wyważone, eleganckie, proste. Produktów jest tutaj tak dużo, że myślę, że będę go jeszcze bardzo długo używać. Jeśli macie jednak ciemniejsze karnacje, no to Wam on na pewno efekt po prostu siniaka. Także o tym też pamiętajcie. To wracam do mojej kosmetyczki. Zawsze z boku mam swoją kosmetyczkę, w której trzymam po prostu produkty, które aktualnie używam i sobie je tak regularnie podmieniam. No i teraz tak, ponieważ byłam jakieś 3 tygodnie temu na ustach, no to mam teraz fazę właśnie na malowanie ust. I ogólnie jak chodzi o usta, to lubię takie produkty na zasadzie moje usta tylko ciemniejsze. Nie lubię matujących produktów, lubię produkty takie bardziej gdzieś błyszczące, jakieś olejki, więc to jest moja kategoria, więc mam aż 4 produkty mam do pokazania. Więc na początek może po prostu mam na usta taką już chyba resztkę, nawet za bardzo się nie sprawdzałam, chociaż może powinnam. Nie, jest ok. To jest właśnie błyszczyk od marki Lisa Eldridge w odcieniu Beauty i to jest taki piękny właśnie chłodny odcień różu z taką lekko gdzieś fioletową poświatą. Bardzo ładnie napigmentowany czekajcie, chyba było z dnia na dwa, jak zrobiłam usta, to 2 dni później pojechaliśmy też do Londynu właśnie na balet i miałam jeszcze takie siniaki na ustach, jak to często bywa. I ten produkt mi te siniaki zakrył, także on jest taki niby trochę transparentny, ale jednocześnie raz dokładnie buzia świeżo wygląda. Super, super mi się podoba. Nie lepi się, nie zbiera się, nic, wszystko co Wam pokażę tutaj, to jest, żaden produkt się nie lepi, nie zbiera, równomiernie schodzi, przy okazji usta nawilża, można go nałożyć, może nie, że ten bez lusterka, bo nawet ma trochę tego pigmentu, więc lubię sobie nawet do telefonu czasem się gdzieś tam sprawdzić, ale uważam, że ona bardzo ładnie się widzi, też bardzo gdzieś dziewczęco świeżo czuje, więc na przykład jeśli mam taki make-up, to jest bardzo neutralny w tonach, nie ma tu jakiejś dominacji, jeśli chodzi o kolor, czy nie jest jakaś taka przemalowana, przerysowana, to właśnie taki pop of color na usta, myślę, że tutaj robi robotę, że czuję się bardzo ładnie, bardzo świeżo, bardzo dziewczęco, bardzo juicy, sexy and cute, także polecam. Cała masa, cała marka Lisa Eldridge jest rozpisana pod kątem analizy kolorystycznej, więc i kredki, i balsamy, i pomadki są, także jak miałyście ode mnie analizę, to sobie możecie sprawdzić, który kolor dla Was, nawet jeśli Waszej analizy nie robią, to takie panele makijażowo-poradnikowe to już można dokupić, wystarczy się do mnie odezwać. Taka autoreklama. Kolejny produkt, który tutaj już jest użyty, myślę, że w jakiejś 1/3, to jest moje kolejne opakowanie błyszczyku marki Fenty w odcieniu, o może do tej sobie swatche z boku robiła, żeby Wam pokazać. Także pierw mamy tutaj Lisę. No tutaj jest pigment konkretny. Uwielbiam. Także widzicie, mi chyba w najbliższym czasie też często znowu widziało właśnie w różowych ustach. Tutaj obok mamy odcień Fassi.
który też jest fantastyczny. On już taki półtransparentny, ale on jest ciemniejszy niż moje usta. On mi ust nie rozjaśnia. Tu też ma trochę koloru. Na ustach mam wrażenie, że troszkę mi ciemniej wypada, bo ja też nie mam jakichś super jasnych ust, ale ciemne też one nie są. W Budzie do kupienia często właśnie jakieś 15% zniżki wchodzi na te kosmetyki. Lisa Eldridge można kupić tylko na jej oryginalnej stronie Lisa Eldridge. Oni też mają tam wysyłkę do wielu miejsc na świecie. Ale czasem, ostatnio byłam, to akurat nie było, jest taki pop-up shop w Londynie na Covent Garden od czasu do czasu, więc można sobie sprawdzać lokalizację, w sensie wpisać w Google Lisa Eldridge Covent Garden i zobaczycie, czy ten sklep jest otwarty, czy nie, bo on był chyba w dwóch czy w trzech już różnych punktach. No i tutaj też już użyty, widać, olejek z Diora, także tak bardzo prestiżowe te usta są w tym miesiącu, muszę przyznać. Olejek odcień 12. To jest taki przepiękny olejek, który bardzo mocno znowu usta nawilża. Ja go też w zeszłym roku wam dosyć często pokazywałam i on się tutaj taki wydaje, że jest niby przeźroczysty, że to właśnie w ogóle nie ma pigmentu, ale on jak tego koloru trochę ma. Nie jest to aż tak ciemno jak tutaj w opakowaniu, po prostu to jest taki ton ciemniejszy niż wasze usta. Większość nam tych olejków z Diora jest dosyć taka bladawa, jest jeszcze taki fioletowy, muszę go sobie wyczaić, więc to jest bardziej błyszczyk, to jest olejek Lip Glow Oil, to jest niby cherry. Dopiero teraz to widzę. I on ma też taki lekki efekt, ja byłam takiego mrowienia chyba. Ma taki lekki efekt mrowienia, więc delikatnie też te usta powiększa, ale tak naprawdę wszystko, co gdzieś dawało efekt odbijania światła, takie właśnie tafli, wszystko, co jest mokro, optycznie mam te usta powiększy, chcąc, nie chcąc. Więc nawet jeśli macie taki problem, że nie malujecie się, nie lubicie za bardzo makijażu na ustach, ale chciałbyś coś na te usta dać, bo jednak tu jesteście cały zrobione, wiecie, wypiężone, ubrane, biżuteria i nie ma ust. To brakuje czegoś. Jednak te usta to jest taka super duża kropka nad i, która robi bardzo, bardzo dużą robotę, bo tutaj teraz bez ust, no taka przeciętna, takie wiecie, no taka przeciętna, a tuż usta, proszę bardzo, ładnie, uważam, że ślicznie, także bardzo was namawiam do noszenia choćby olejków właśnie z kolorami, może błyszczyków z kolorami. I ostatni mój produkt, jeśli chodzi o ulubieńców, no to już jestem po prostu jak powtarzam się jak co, nie wiem jak co, ale 116 Easy od Chanel. Tyle mi jej zostało, jak wykręcam, ale jeszcze tyle jej tutaj jest w opakowaniu, więc jak to skończę, to będę sobie po prostu w domu aplikowała tym pędzelkiem, ale do torebki muszę kupić nowe opakowanie, także jeśli jakimś cudem jeszcze nie wiecie, to jest moja idealna pomadka, w zasadzie moje usta tylko ciemniejsze, mój idealny kolor, który mam na wielu, wielu zdjęciach już od nie wiem jakiego czasu używam tej pomadki. Ona nie jest wydajna, bo to jest taki balsam właśnie z pigmentem, szybko usta nawilża, bardzo równomiernie schodzi, nie podkreśla suchych skórek, co niektóre pomadki tego typu mi niestety robiły, ale to jest po prostu mój idealny odcień. Przypominam, że jestem ciemnym latem, jeśli chodzi o analizę kolorystyczną, także no to jest mój idealny kolor, idealny. No i przy okazji mówię, to jest moja paleta z ostatnich kilku właśnie, może to będzie dobre zdjęcie, czekajcie, na co tak zrobię zdjęcie, jeśli chodzi o ulubieńców, to sobie damy do kolażu. Zrobię telefonem, nie chcę mi się aparatu tam wiecie, angażować. O, może, o. No i już coś się będzie działo ciekawszego, także jak są zrobione usta, to od razu mam ochotę też te usta malować i to są właśnie moje ulubione formuły, moje ulubione produkty, także tak sobie po prostu rotacyjnie je wrzucałam do torebek i tak naprawdę pasowały mi do 3. Są dla mnie tak uniwersalne, że pasują do wszystkiego, co noszę. Ta jednak z tym różowo-fioletowym pigmentem już jest taka jednak, że muszę się zastanowić, czy ona będzie mi pasowała, bo tu jednak już jest jakiś kolor, coś się dzieje, coś takiego dominującego na tej twarzy. No i teraz jeszcze 4 produkty, które mi tutaj zostały do pokazania jako ulubieńcy kwietnia. To może coś do włosów. Sądzę, że już ten produkt pokazywałam też miesiąc temu, ale to jest dla mnie najlepsza maska ever. Maska nawilżająca właśnie z kwasem właśnie hialuronowym. Dostępna w Budzie, ja ją kupiłam za pełną cenę, kilka dni później była na promocji za pół ceny. Jest to bardzo lekka maska, która bardzo mocno włosy nawilża, która też delikatnie pachnie tak fryzjersko, bym powiedziała, i ja ją trzymam dosłownie 3 minuty, zmywam i włosy są mega piękne, mega sypkie, także jeśli szukacie maski, a macie włosy gdzieś tam właśnie rozjaśniane, to jest naprawdę rewelacyjna maska do włosów zniszczonych, potrzebujących nawilżenia lub ogólnie do włosów, które były traktowane rozjaśniaczem, bo no ważna jest ta pielęgnacja, żeby te włosy wyglądały jak najdłużej dobrze. Ja też teraz za niedługo już idę do
do fryzjera i się staram właśnie bardzo mocno te włosy nawilżać, olejować i skalp, i włosy. I używam Olaplexu tylko po to, żeby... nie, że tylko po to, ale też po to, żeby efekt, który uzyskam u fryzjera, był na włosach, które są przygotowane do takiej wizyty, bo myślę, że to też jest ważne, żeby te włosy i dobrze wyglądały, żeby były dobrze nawilżone, ale też po, żeby była odpowiednia pielęgnacja, także ja się cały czas staram te włosy nawilżać, olejuję przynajmniej tak raz w tygodniu, także to Wam bardzo, bardzo polecam. I tutaj mega podobna kolorystyka i też miesiąc temu ten produkt był pokazywany, ale to jest właśnie serum pod oczy z kafeiną i kwasem hialuronowym. Trochę jest takie mętne, bo jak nieraz mam krem i po prostu się zapomnę, to od razu przelecę tymi kulkami też pod oczami, ale to jest użycie po... Jakoś ja to kupiłam, jak wróciłam z Londynu, jak byłam właśnie z Dorotą, powiedzmy jakieś 1,5 miesiąca mam ten produkt, także użycie jest już takie 1/3, więc myślę, że na jakieś 5 miesięcy to powinno mi wystarczyć. I to jest bardzo taki lejący produkt, bardzo taki rzadki. Tu mam te takie fajne, fikuśne kuleczki, które z rana po prostu są rewelacyjne, jeśli jesteście takie trochę jeszcze niewyspane, a nakładać sobie pielęgnację, także odrobina tego produktu, ja sobie tak masuję wokół oczu, co mi zostanie, to gdzieś tutaj właśnie przy tych tutaj bruzdach sobie też nakładam, także to będzie serum, które będzie na pewno bardzo mocno wydajne, bardzo szybko się wchłania, jest bardzo lekkie, oczy też od dłuższego czasu mi nie łzawią, są ładnie nawilżone, także jestem mega z tego produktu zadowolona i widzę, że tutaj data ważności jest 6 miesięcy, więc myślę, że tak do pół roku można go spokojnie zużyć, także bardzo, bardzo lubię, tylko mówię, nie był taki mętny, jak go kupiłam, tylko to jest przez to, że właśnie czasami dawałam sobie na krem, więc jakby tutaj się to pozbierało do środka, ale to moje, nikt go więcej nie używa, więc spoko. No i na koniec dwa zapachy, budżetowy i taki bardziej prestiżowy. Teraz jak patrzę, to są do siebie kolorystycznie bardzo, bardzo podobne, więc zacznijmy od tego budżetowego, to jest Dolce & Gabbana trójka, bardzo często można za 30 parę funtów złapać, a to jest 100 ml, bo to jest Eau de Toilette, czyli woda toaletowa, tak zwana cesarzowa, bardzo mocno rabarbarowa, też w nutach ma kiwi u samej góry. Dla mnie ten zapach to jest po prostu taka esencja, że jest taki mega gorący, ciepły dzień lub robi się właśnie zielono, pięknie i wiosennie i chcecie coś lżejszego. To też jest zapach, myślę, nie wiem, byście miały, nie wiem, 15-letnią córkę, bo już chyba w tym wieku dziewczynki używają zapachów teraz, nie wiem, nie mam, ale gdybyście właśnie miały nastoletnią córkę, której chcecie coś kupić fajnego, niedrogiego, to nie będzie takie, wiecie, taka ala stara maleńka, czy coś za mocnego, czy kadzidłowego, czy coś do szkoły po prostu, to jest taki zapach. To jest zapach taki bardzo dziewczęcy, dla nastolatek, ale ja go używam po prostu, kiedy się robi ciepło. To jest moje drugie opakowanie, bo po prostu mi jest go nie szkoda, bo się psikam, lecę, góra, dół, gaśnica, przód, tył, boki, wszędzie. Także to on nie jest też jakoś bardzo mocno wydajny, bo to jest woda toaletowa, ale no lubię go i w ostatnim czasie go też trochę częściej używałam, także myślę, że też sporo z Was go zna. Jak nie, no to myślę, że warto iść powąchać na przykład, nie wiem, do Butza, ale już kupić online, bo perfumy stacjonarnie naprawdę się nie opłaca kupować, bo tak często można je złapać w dobrych promocjach, że ło. I tutaj mam teraz produkt, który też niestety widać zużycie. Jego też kupiłam, jak byłam właśnie z Dorotą w Londynie, czyli on ma jakieś 1,5 miesiąca zużycia i nie chcę wymawiać nazwy, bo nie potrafię, ale to jest właśnie zapach z Louis Vuitton, mój najdroższy zapach, moje najdroższe perfumy. I to tutaj właśnie mamy, czekajcie, Louis Vuitton, to są chyba perfumy, to nie jest tak Eau de Parfum, także tutaj psikniemy się dwa razy, psik wystarczy, bo to się trzyma naprawdę cały dzień, przynajmniej na mojej skórze. Zapach jest taki otulający, to jest taki zapach bardziej na randkę, taki dla, już nie jest dziewczęcy, on już jest kobiecy, do biura myślę, że jest trochę, to jest zapach, który jak mam w pracy, ja mam trochę inną pracę, mam taką pracę beauty z klientkami, że zawsze sobie nim psiknie na to, wow, czym pachniesz, jakoś tak nigdy wcześniej czegoś podobnego nie czułam i to jest zapach, gdzie wysoko właśnie w nutach jest kakao i on właśnie jest taki ciepły, otulający. On też ma niby jakąś różę, ja tej róży nie czuję, bo ogólnie róż i tam białych kwiatów za bardzo nie lubię w zapachach na sobie, ale to jest coś mega wyjątkowego. Polecam Wam powąchać, jeśli będziecie miały okazję. Jest też zapach, który jest wysoko na mojej liście zakupowej i to jest ten, kurde, właśnie nigdy nie pamiętam. Jak widzę butelki, to raz mi się przypomina, chyba Midnight Swim
Sunset on the Beach i jest taka kolekcja właśnie wakacyjna, jest taki jeden właśnie bardzo mocno wakacyjny, że raz widzę turkusową wodę, super klimat, relaks, wypoczynek, tak mi się ten zapach kojarzy i na wakacje chętnie bym go sobie strzeliła, ale właśnie taki okres, że zaczyna się robić ciepło, bo to nie jest dla mnie zapach jesienny czy zimowy, to jest zapach taki letni, bardziej wieczorowy, lub do pracy beauty z klientkami, bo jakby to nie zapach, który będzie tutaj kogoś, nie wiem, irytował, denerwował, to nie zapach mocny i za każdym razem właśnie, też miałam parę próbek, to dałam klientkom te próbki i też pisały, że no niestety im też się podoba, na nich też się niestety trzyma, ale też można sobie na eBayu kupić właśnie próbki, bo ludzie właśnie sprzedają, więc jeśli nie macie możliwości iść tak sobie powąchać, to myślę, że na eBayu można sobie wpisać właśnie nazwę tego zapachu i tam chyba po 9 funtów ludzie sprzedają, 7 różnie, ale dosłownie mówię, psik i tyle. Zostawiam i się trzyma zajebiście. Psiknę sobie na szalik czy na płaszcz, to pachnie po prostu forever and ever. Także kochani, to są moi wszyscy ulubieńcy. Poza tym, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień, to był naprawdę mega intensywny. Ja wystarczy, że popatrzę na swój kalendarz, już będę wiedziała, że byliśmy w Biorku, byłam w Londynie, robiłam usta, byliśmy na balecie, tutaj tak naprawdę na koniec miesiąca jeszcze jeden wyjazd się zbliża, ale to już bardziej liczę to jako majówkowy niż kwietniowy. Były ferie, była przerwa w szkole, którą przetrwaliśmy, także to jest super, super ważne. I pozałatwiałam dużo jakichś ważnych innych spraw, zdałam też teorię na prawo jazdy, także no ten kwiecień był mega intensywny. Jak patrzę na swój kalendarz, mam po prostu na niektórych dniach po 4-5 klocków na zasadzie to zrobienia, to załatwienia, to jakieś spotkanie, to coś tam, także dużo się działo. Jak chodzi też o restaurację, co chcę Wam polecić, to chcę Wam polecić dwie. Chcę Wam przypomnieć o restauracji Bjork, która się nazywa Star in the City, która jest przepyszna, przefantastyczna. Jak będziecie, to sobie też zamówcie oliwki. Nawet jak takie, po prostu nie wiem, jesteście coś bardzo głodni, to że spróbować, bo oni mają tak zajebiste oliwki, które sami gdzieś tam marynują, po prostu były moje oliwki życia. Także York Star in the City i druga restauracja w Londynie to Ave Mario na Covent Garden. To Wam wspominałam w jakimś tam vlogu, czy gdzieś tam o tym mówiłam, że po prostu pizza w stylu napolitańskim, cóż, jestem głodna, z truflami i carbonara, z tego sera podawana, to po prostu było coś pysznego i sałatka 50 Shades of Green, po prostu mega petarda. Balet też był fantastyczny, byliśmy na Kopciuszku i ogólnie no dużo się działo. Mali zapowiada się równie fantastycznie, nie mogę się doczekać, naprawdę mamy gdzieś tam po drodze, ja mam 3 wyjazdy w sumie. No, także tak, więc i fryzjer i w ogóle, także super, pracy też sporo, także jestem nakręcona, gotowa do działania i to chyba tyle, choć takie podsumowanie miesiąca. Modowo też całkiem fajnie się dzieje i nie wiem, czy chcecie, może nagrywałam też takich, nie wiem, ulubieńców modowych, jakieś takie rzeczy, co mi się najbardziej sprawdziło, które najczęściej nosiłam. Czy wystarczy Wam, że gdzieś to mam we vlogach na Instagramie, pokażę, nie wiem, dajcie znać, bo to są treści dla Was nagrywane, a chcę, żeby nagrywać to, co Was interesuje. Także ja teraz robię sobie chyba drugą kawę, rozwieszam pranie i przeglądam swoją kosmetyczkę, toaletkę, bo mówię, tu jest jednak trochę jeszcze rzeczy, które po prostu zalegają, które się już na pewno przeterminowały, a nie chcę dawać tego na twarz, bo nie chcę ryzykować jakiegoś uczulenia, krost, wysypu czy opuchnięcia. Także z mojej strony to wszystko. Widzimy się z tego w kolejnym filmie. Chodźcie na Instagrama i buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.